młodszego pokolenia retro. Spotkanie czwarte, które dotyczy piątej książki tej serii, książki poświęconej plastyce toruńskiej. Dzisiaj temat, który łączy dwie sztuki, fotografię i malarstwo. Punktem wyjścia są zabytki ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu. Ale zanim o szczegółach, to kilka słów o samym tomie. To jest piąty tom, któremu dzisiaj poświęcamy uwagę. Plastyka toruńska okresu przed rokiem 1920. A przy okazji zachęcę Państwa do lektury tomu najnowszego, już 11, czyli rozpoczynającego kolejną dziesiątkę zabytków toruńskich młodsziego pokolenia, czyli tom 11 Secesja, książka niedawno wydana. Za tydzień odbędzie się spotkanie promocyjne 21 czerwca w Książnicy, już stacjonarnie, także przy okazji na początku tego spotkania już Państwa zapraszam. A cofając się do tomu piątego, nie przeskakuję, do tomu piątego serii zabytków młodszego pokolenia, czyli plastyki toruńskiej. Sesja odbyła się w maju 2017 roku. Książka została wydana tak jak zwykle na konferencję kolejną, czyli w listopadzie 2017 roku. O, teraz już możemy zmieniać obrazki. Także przypomnę jeszcze raz okładkę piękną, jak zwykle, z fragmentem fotografii ze spaceru, toruńskich spacerów fotograficznych. Plastyka toruńska 1793-1920. Zapomniane oblicze wielokulturowego miasta. Bo faktycznie, proszę Państwa, ta problematyka plastyki tego okresu w literaturze przedmiotu nie jest zbyt obszernie potraktowana. Wiele tematów wymaga badań, rozwinięcia, uzupełnienia. Częściowo zrobiliśmy to właśnie podczas tej konferencji w 2017 roku. Te badania wciąż trwają, kilku autorów się nimi zajmuje, tematy budują się przez tych kilka, budowały się przez tych kilka kolejnych lat i budują się dalej. Tom zawiera kilka artykułów. Ten pierwszy wprowadzający, zasadniczy, pokazujący jakby panoramę, perspektywę sztuki, plastyki tego okresu w Toruniu, to jest artykuł Sławomira Majocha, zamalowany obraz wielokulturowego miasta, wiele wątków ciekawych, poruszających kwestie obecności, czy jak autor stwierdził, nieobecności artystów czasów pruskich w historii sztuki Torunia. Mój artykuł poświęcony Karlowi Bonatowi, o którym dzisiaj, tutaj więcej szczegółów dzisiaj, też tekst rozwinięty o nowsze ustalenia. Kolejny artykuł Adama Paczuskiego, monografia pomnika pułkownika Franza Brusza von Neuberg, najstarszego pomnika na Lewobrzeżu, też ciekawy, bardzo ciekawy temat. Monografiści parku na Bydgoskim Przedmieściu, Bartosz Drzewiecki i Katarzyna Pękacka-Falkowska, szczegółowy wątek rozwinęli, czyli ławka Schillera i inne pomniki w parkach Bydgoskiego Przedmieścia tego okresu, również kontekst kulturowy szerszy. Joanna Kucharzewska przedstawiła temat dotyczący wystroju wnętrza kamienicy przy ulicy Mostowej 8. Piotr Birecki mówił o toruńskich witrażach z ewangelickich kościołów. I wreszcie na finał Katarzyna Krupska i Bartłomiej Łyczak przedstawili takie monograficzne opracowanie dotyczące jednego złotnika, Ernsta Augusta Plengorta, jego życia i twórczości. Taka jest zawartość tomu piątego Plastyki Toruńskiej. Zachęcam Państwa do lektury, do sięgnięcia po tę książkę. A my dzisiaj będziemy mówić o związkach fotografii i malarstwa, konkretnie o fotografię Karlu Bonacie, ale też i różnych kontekstach z nim związanych. Czyli u kogo zamówić portret? Taki jest tytuł dzisiejszego spotkania. Wszechstronny Karl Bonat, przyczynek do związków fotografii i malarstwa. Fotograf Karl Bonat pojawił się w moim życiu ponad dekadę temu, kiedy przygotowywałam katalog kolekcji złotniczej Muzeum Okręgowego. Fotograf i dawne złotnictwo? Tak, bowiem nazwisko mistrza związane było z łańcuchem burmistrza Torunia, związane pośrednio.
To jest z ikonografią dotyczącą tego zabytku, portretu burmistrza Georga Kerstena. Zabytki złotnicze w katalogu przedstawiłam w szerokim kontekście historycznym i kulturowym i stąd te wzajemne relacje i dopowiedzenia. Niebawem Karl Bonat powrócił. Wystąpił obok innych bohaterów historii kinematograficzno-filmowych podczas mojej pracy nad monografią toruńskich teatrów świetlnych, czyli kin. Później ponownie przy opracowywaniu dziejów Podgórza, kiedy znalazłam informacje o budowie na Lewobrzeżu nowej siedziby jego atelier. Ponieważ Karl nie dawał mi spokoju, zaczęłam poszukiwać odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące mistrza. A wraz z nimi pojawiały się pytania następne. Niebawem pojawił się w moim życiu, jeśli tak można powiedzieć, pojawił się w moim życiu kolejny pasjonat fotografii, tym razem żywy, pan Jan Kontek, kolekcjoner, który był łaskaw pokazać część swego zbioru liczącego około 5000 starych zdjęć, teraz już zapewne więcej, to są informacje z czasów sesji, czyli z 2017 roku. Kolekcji, która zawiera również pracę Karla Bonata. Zobaczycie tutaj Państwo kilka z nich na prezentacji. Tak oto dzięki wątkom pobocznym, poszukiwaniom na marginesie, jeśli tak można powiedzieć, przy okazji innych tematów, poznawałam sylwetkę Karla Bonata, przedsiębiorcy i artysty. Jego historia stanowi także przyczynek do związków fotografii i malarstwa. To temat pozostający na marginesie zainteresowań specjalistów obu dziedzin oraz funkcjonowania sztuki i rynku sztuki Torunia, prowincjonalnego miasta przełomu XIX i XX wieku, w rozumieniu zarówno twórców, jak i odbiorców. O czym opowiem? Najpierw zapoznanie, od łańcucha poczynając, próba odpowiedzi na tytułowe pytanie, u kogo zamówić portret, dalej co nieco o związkach fotografii i malarstwa oraz szerszy kontekst artystyczny i obyczajowy, jaki kontakt z wielką sztuką mieli torunianie. Wreszcie portret czy infoportret tytułowego bohatera. Zapoznanie, zaczynając od punktu wyjścia, czyli łańcucha. Symboliczna wymowa łańcucha to szerokie zagadnienie. Ograniczmy się do jego roli jako oznaki władzy miejskiej. W odniesieniu do tego konkretnego egzemplarza, do zabytku toruńskiego, który został wykonany w 1844 roku przez K. Fischera, nieznanego imienia, zapewne na miejscu, ze stopu miedzi, srebra i emali ze złoceniami. Być może udział w powstaniu łańcucha miał Johann Georg Hossauer, wykształcony w Paryżu, czynny w Berlinie, należący do grona cenionych niemieckich złotników i jubilerów. I tu dygresja. Jeden z dwóch medalionów łańcucha zawiera faktycznie najstarszy wizerunek herbu miasta z aniołem trzymającym klucz. W świadomości torunian i w literaturze jako najstarszy herb funkcjonują dwie żeliwne rzeźby z 1860 roku z elewacji ratusza staromiejskiego, autorstwa miejscowego rzeźbiarza Piotra Rosenfelda, odlane w znanej toruńskiej fabryce maszyn rolniczych i odlewni żelaza Edwarda Drewica. Łańcuch jako insygnium władzy miejskiej od 1854 roku za zgodą króla Fryderyka Wilhelma IV nosił nadburmistrz Theodor Edward Kerner, zapamiętany przez Torunian głównie jako inicjator budowy pomnika Mikołaja Kopernika w 1853 roku. W 1879 roku Kerner otrzymał tę ozdobę na własność wraz z godnością honorowego obywatela Torunia. Trzy dekady później łańcuch został uwieczniony na portrecie burmistrza i nadburmistrza Georga Kerstena, który pełnił urząd w latach 1900-1910. Miasto wówczas dynamicznie się rozwijało. Terytorialnie przyłączone zostały wsie okoliczne, m.in. Mokre i Bielany, urbanistycznie i architektonicznie. Wzniesiono teatr, gmachy urzędów, szkół, kościołów. Infrastrukturalnie rozrastała się sieć tramwajów, coraz więcej było telefonów i tak dalej. I wreszcie edukacyjnie i kulturalnie. To wszystko jednak mało w stosunku do zasługi wielce specjalnej burmistrza Kerstena, jaką było ustawienie pomnika Wilhelma I na rynku staromiejskim w 1904 roku. To głównie za tę decyzję Kersten rok później dostąpił zaszczytu noszenia łańcucha w czasie ważnych uroczystości. Ten przywilej był nadawany przez cesarza. Dodam tylko, że
Portret, który nas zajmuje, to jest zabytek pozostający w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu. Warto wspomnieć, że znany jest jeszcze jeden portret burmistrza, przedstawionego z tą oznaką władzy, acz artysta ujął łańcuch tylko fragmentarycznie. To wizerunek Georga Bendera, autorstwa Edwarda Kempfera. Bender jest, zanim został nadburmistrzem Wrocławia, rządził Toruniem w latach 1880-1891, był honorowym obywatelem Torunia. Zasłynął m.in. dzięki badaniom dotyczącym życia i dzieła Mikołaja Kopernika. W swojej publikacji udowadniał, że Kopernik był Niemcem, ustalił, który dom należał do rodziny wielkiego nieboznawcy, czyli dom przy dzisiejszej ulicy Kopernika numer 17. Wcześniej za dom Koperników uznawano ten pod numerem 40. To portret zapewne jeszcze z czasów toruńskich Bendera, skoro ten łańcuch toruńskiego burmistrza nosi. Utrzymany obraz w przeciwieństwie do portretu Kerstena utrzymany jest w konwencji niefotograficznej. Okazało się, że ten portret Bendera ma replikę z okresu II wojny światowej, wykonaną przez Rudolfa Jagusza, znanego fotografa i wydawcę pocztówek, do fotograficznej galerii portretów władców Wrocławia, starostów księstwa wrocławskiego, prezesów Rady Miejskiej i burmistrzów. W okresie II wojny światowej toruński łańcuch burmistrza służył jako oznaka władzy nadburmistrzowi Francowi Jakobowi, który akt nominacji na urząd wraz z tymże właśnie łańcuchem otrzymał 20 czerwca 1940 roku. W zbiorach Muzeum Okręgowego zachowało się zdjęcie Jakoba w tymże właśnie łańcuchu, z tym łańcuchem na piersi. Do muzeum łańcuch przekazał do zbiorów w roku 1974 Tadeusz Konarski, ówczesny przewodniczący Prezydium Rady Narodowej, Miejskiej Rady Narodowej. Powróćmy do portretu Kerstena i zagadkowej wówczas, na początku badań, sygnatury Karl Bonat, Torn 1910. Wszak to nie nazwisko malarza. Wytrwałe poszukiwania pozwoliły ustalić, że olejny portret burmistrza Kerstena został zamówiony u Bonata jesienią 1910 roku, już po śmierci Georga. Zmarł 26 maja tego roku. Czy portret był namalowany według fotografii? Z fotograficznym wspomaganiem, skoro autor jest fotografem, a trudnił się obiema sztukami. Na to pytanie wciąż odpowiedzi nie znamy. Tutaj praktycznie potrzebne byłyby specjalistyczne badania technologiczne. Obraz miał zdobić salę posiedzeń magistratu, ale zanim tam trafił, w październiku był eksponowany w oknie wystawowym atelier Bonata. Piękna reklama umiejętności i potencjału wszechstronności mistrza. Kwerenda przyniosła też informacje o kolejnym olejnym portrecie wykonanym przez Karla. Był to wizerunek Gustawa Schnitzkera, o którym wiemy, że był rentierem, wcześniej piekarzem, należał do Bractwa Strzeleckiego. Wizerunek ten wielce reprezentacyjny, bo niemal całopostaciowy, Schnitzker zamówił z okazji 80. urodzin. Takich malarskich portretów było być może więcej, bo wiadomo, że Bonat malował. Czy uda się odnaleźć kolejne o nich informacje, to czas pokaże. Wyjaśnianie kwestii autorstwa portretu Kerstena rzuciło nowe światło nie tylko na osobę Bonata, ale też na relacje fotografii i malarstwa w lokalnym wykonaniu. Uwagi tutaj sformułowane to przyczynek do badań malarstwa wspomaganego fotografią, kwestii pozostającej na uboczu zainteresowań historyków sztuki, wymagającej nie tylko wiedzy zabytkoznawczej, ale też specjalistycznych badań technologicznych. Próba odpowiedzi na tytułowe pytanie, u kogo zamówić portret, czyli artystyczny pejzaż Torunia tego okresu. Portret malarski oczywiście, zanim jeszcze ten fotograficzny lub fotograficznie wspomagany. Cofnijmy się nieco w czasie w stosunku do czasów Kerstena, aby dowiedzieć się, z jakich i czyich usług mogli korzystać torunianie zainteresowani uwiecznieniem swojej fizjonomii. Łącznie z usługami oferowanymi przez mistrzów obu sztuk, malarstwa i fotografii, wędrujących od miasta do miasta.
W sierpniu 1843 roku w hotelu pod trzema koronami zatrzymał się malarz portrecista z Berlina Goldstein, który malował podobizny olejne. W lipcu 1859 roku Berta Barbie zatrzymała się przy ulicy Rybaki, gdzie przyjmowała zlecenia na portrety techniką olejną, pastelami i kredką. Malarz Flotow zamówienia na portrety, krajobrazy, obrazy ze zwierzętami odbierał w hotelu pod Czarnym Orłem przy ulicy Mostowej. Malarz Boze w 1878 roku latem oferował malowanie portretów z fotografii, które reklamował jako niezwykle wierne naturze. Stanął przy ulicy Małe Garbary. W 1883 roku polecał się do wykonywania portretów farbami olejnymi malarz portretowy z Paryża Birman. Zapraszał do domu na rogu Rynku Staromiejskiego i ulicy Szewskiej. Swoje prace wystawiał w księgarni pani Rakowicz. Witryny księgarni były w tym czasie często takimi mini-salonami malarskimi. To był rodzaj artystycznej ekspozycji czasami. W Toruniu portrety według fotografii oferowali także mistrzowie malarscy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, iż to odpowiednik dzisiejszego malarza pokojowego. Jednym z nich był Biernacki z ulicy Klasztornej, który w 1890 roku anonsował: zamówienia na portrety podług fotografii pod gwarancją trafnego podobieństwa przyjmuję w cenie od 30 do 200 marek. Zarazem polecam się przewielebnemu duchowieństwu do wykonywania robót kościelnych, włącznie malatur obrazów, pozłacania i budowli ołtarzy w ściśle odpowiednim stylu budowli. Jednocześnie polecał wszelkie roboty pokojowe, jak najgustowniej po cenach umiarkowanych. Być może portrety malował też Otto Zakrzewski, właściciel Kunstgewerbli się atelier przy Rynku Staromiejskim, mający w ofercie zarówno malowidła kościelne, dekoracje stropowe, jak też karty reklamowe i inne. W maju 1910 roku miał wystawę w domu przy ulicy Szerokiej 25, gdzie pokazał m.in. szkice dekoracji malarskich o charakterze sakralnym i świeckim. Jego firma Zakrzewskiego, miała też udział w pracach przy willi rodziny Wejze przy ulicy Danielewskiego. W latach 80. XIX wieku aktywny był w Toruniu Julian Wałdowski, malarz portretowy z Düsseldorfu, który przyjmował zamówienia na portrety także podług fotografii. Tu cytat: portrety tutejsze stoją do łaskawego obejrzenia w mojej pracowni przy ulicy Białej numer 67 w domu pana Lewina, czyli przy dzisiejszej ulicy Łaziennej. A Lewin to znany w mieście przedsiębiorca od miejskich łazienek i urządzeń prysznikowych, czyli pryszniców, ale to inna historia, łaźnia przy ulicy Łaziennej. Jesienią artysta, Wałdowski, przeniósł swoją pracownię na ulicę Małą Garbarską 15. Wałdowski, czynny w Toruniu i na Śląsku, artysta, uczył się malarstwa w Düsseldorfie i w Monachium. Z Toruniem związał się w 1883 roku, pozostał tu do 1890 roku. Swoją twórczość ukierunkował na malarstwo religijne, o czym pisze m.in. w tym właśnie tomie młodszego pokolenia monografista artysty Sławomir Majoch. Wałdowski jest autorem m.in. ogromnych rozmiarów obrazu Święta Cecylia do dawnego barokowego ołtarza głównego w kościele świętojańskim. Tutaj dwie ilustracje, to zdjęcie po lewej pokazuje obraz przed konserwacją. Recenzent w prasie lokalnej ocenił, iż jest to dzieło niepoślednej wartości. Tu cytat: szkoda tylko, że artysta musiał się liczyć z wymaganiami i gustem zamawiających, przez co niektóre szczegóły odbiec musiały od wymóg sztuki. Wynalezienie fotografii stanowiło swego rodzaju rewolucję w kulturze i sztuce, także na rynku sztuki oraz dla wielu artystów, malarzy, którym odebrała ona zajęcie. To z tego względu twórcy z akademickim wykształceniem zmieniali często profesję, na fotografów właśnie. Po połowie XIX wieku wzrósł popyt na portrety, ale nie towarzyszył mu, używając rynkowych terminów, odpowiednio mocny wzrost podaży dzieł malarskich. Wkroczyła więc, jakże przydatna do tego celu, fotografia. Portretowani jednak chcieli zwykle, aby ich wizerunek był upodobniony do dzieła malarskiego, tradycyjnego i wyżej notowanego w kategoriach estetycznych i artystycznych. Połączenie obu sztuk poszło dwiema drogami.
malarstwa z fotowspomaganiem, czyli jakby szkicem fotograficznym używanym dla kompozycji malarskiej, oraz fotografii z malarskim retuszem, który miał nadawać jej cechy obrazu. Już w połowie lat 50. XIX wieku możliwe było wykonywanie fotografii na płótnie, z czego korzystać mogli także seryjni portreciści, wytwarzający czy wyrabiający, malujący tych portretów w większe ilości. W grudniu 1855 roku pisano w prasie o nowym wynalazku z Paryża, o środku, który umożliwiał wykonywanie fotografii na płótnie w naturalnej wielkości. Na fotografię wykonaną tą metodą można było później nakładać farby olejne, czyli taki szybszy proces wiernego odtworzenia fizjonomii osoby portretowanej. Tym sposobem artyści malarze wykorzystywali technikę, którą otrzymali od fotografów i co najważniejsze, tym sposobem mogli wykonywać portrety szybciej i w większej liczbie. W drugiej połowie XIX wieku i w pierwszych latach XX stulecia fotografowie przy tworzeniu portretów korzystali z odbitki jako swego rodzaju podkładu malarskiego. Fotografię portretową wykonaną na cienkim papierze naklejano na grubą tekturę lub płótno, po czym tylko podmalowywano ją lub wręcz zamalowywano z zastosowaniem techniki olejnej, tempery, czasem pastelu. To fotograficzne wspomaganie, jeśli tak to można nazwać, trudno rozpoznać, szczególnie w przypadku techniki olejnej. Jeszcze trudniej zidentyfikować zastosowanie znacznie bardziej wyrafinowanych form połączenia obu sztuk, jak na przykład przeniesienie na płótno naświetlonej i utrwalonej warstwy emulsji, czy naświetlenie samego płótna pokrytego światłoczułym materiałem, czyli imitacja, a czasem sztuka oszustwa. Czasem. Mieczysław Morka, znawca tematu, jeden z nielicznych historyków sztuki zajmujących się problematyką koniunkcji malarstwa i fotografii, pisze tak, to cytat. W obiegu jest dużo podmalowanych fotografii. Takie obrazy zaczęto tworzyć od lat 70. XIX wieku. Trzeba znać ówczesne techniki fotograficzne. Robiono zdjęcia bez negatywu. Na deskę lub płótno nakładano za pomocą przezroczy samowyzwalającą się fotografię. Czasem naklejono też cieniutki papier, który zamalowywano. Były firmy, które handlowały takimi reprodukcjami, bo tak należy je określić. Wtedy wszyscy wiedzieli, co kupują. Teraz nagminnie myli się takie podmalowane obrazy z oryginałami. Morka wspomina także o kilku polskich malarzach, którzy prosili znanego fotografa Marcina Olszyńskiego o wykonanie zdjęć o określonej tematyce. Żebyś ty był tak dobry nafotografować, to cytat oczywiście, nafotografować krów, cieląt, chałup, etc., etc. Tu to najpierwsi artyści, zacząwszy od Vernet, wszyscy używają fotografii do pomocy, a sławny Meissonier to cały obrazek układa, odbija fotografię, a potem kopiuje, kreska w kreskę. To słowa Franciszka Kostrzewskiego, inni to m.in. Józef Szermentowski, Alfred Wieruszkowalski, Juliusz Kossak. Artyści raczej nie chwalili się tym fotowspomaganiem. Szybko zaczęli też fotografować sami na własne potrzeby. Cytując Morkę, połączenie obu technik spowodowało zacieranie granicy między fotografią a malarską kreacją. Dopuszczalne, o ile nie miało ono wprowadzać w błąd i udawać, że podmalowana fotografia jest obrazem. I tutaj dwa przykłady podmalowanych fotografii, które udają oryginały, czy te ala oryginały, przykłady podawane przez Mieczysława Morkę. Nowa forma malarska, czy fotomalarska, wymagała odpowiednich umiejętności, którymi nie zawsze dysponowali fotografowie. A jeśli na dodatek brakowało lokalnych malarzy, zdjęcia do retuszu wysyłano do większych miast, nawet do Berlina. W takiej sytuacji rosły koszty i co gorsza, bywało, że tracił na tym sam model, coraz bardziej do siebie niepodobny. Zdarzało się, że fotograf w celu malarskiego opracowania zdjęcia zawierał spółkę z malarzem. Jak na przykład wędrowny fotograf Bilovius z toruńskim malarzem Lulkowskim w 1861 roku.
Portrety tego rodzaju powstawały i w Toruniu. Najlepszy bodaj w tej materii współpracy fotografa i malarza był duet A i W Waksów. Nieznane są imiona obu panów, zapewne panów, pracujących przy ulicy Podmurnej, później przy ulicy Prostej, także przy ulicy Sienkiewicza. Specjalnością Waksów od końca lat 70. XIX wieku były wielkie portrety retuszowane różnymi technikami. Co istotne, A. Waks reklamował się jako fotograf, zaś drugi z panów jako malarz akademicki, czyli z artystycznym wykształceniem. Klientom przyjezdnym Waksowie zwracali koszty dojazdu z dworca miejskiego. Retuszowanie fotografii techniką olejną lub akwarelową w latach 80. XIX wieku polecali m.in. Kluge przy ulicy Świętej Katarzyny i Kiewning przy Rynku Nowomiejskim. Tak samo jak wędrowni malarze, tak swoje usługi oferowali torunianom i wędrowni fotografowie. W czwartej ćwierci XIX wieku fotografie można było wykonać w wędrownych muzeach stanowiących rodzaj pokazów naukowych ciekawostek, które miały kształcić przez zabawę. To jeden z rodzajów plebejskich rozrywek obok towarzystw hecarskich, czyli cyrków, dioram i panoram, przedstawień liliputów, zabaw ludowych i tym podobnych. W tym samym okresie co Karl Bonat, olejne portrety realizowali także inni mistrzowie obiektywu, m.in. Guido Schubert przy ulicy Łaziennej 28, Wolfgang przy ulicy Bydgoskiej 8 obok restauracji Ogrodu Tivoli. Warto wiedzieć, że cech fotografów przyjmował też malarzy, którzy łączyli obie dziedziny sztuki, a nawet drogistów, którzy handlowali materiałami i artykułami fotograficznymi. Kolejne pytanie. Jaki kontakt z wielką sztuką mieli torunianie? W XIX wieku ważną formą aktywności kulturalnej były wystawy sztuki organizowane w gmachu Bractwa Strzeleckiego i restauracji Ogrodzie Strzelnica, to ulica Przedzamcze 9, w hotelu Muzeum, czyli Wysoka 16, gmach dzisiejszego Towarzystwa Naukowego, w Ratuszu Staromiejskim oczywiście. Czasem ekspozycje łączono z ofertą sprzedaży prac i lub możliwością zamówienia dzieł na miejscu. Wspomnijmy kilka znaczniejszych wydarzeń, żeby pokazać, z jaką sztuką torunianie obcować mogli. W 1873 roku ekspozycja obrazów Schlesinga w Strzelnicy czynna była zaledwie przez kilka dni, ale codziennie przez 10 godzin dziennie. Co pokazano? To cytat. Był wielki dobór malowanych, jako też doskonale wykonanych obrazów olejnych, drukowanych, uzupełnionych malaturą, akwareli, imitacji i litografii krajobrazowych, historycznych, religijnych i innych. Autor przyjmował również zamówienia na obrazy kościelne i oleodruki. Kunstverein, czyli Towarzystwo Sztuki, towarzystwo liczące ponad 200 niemieckich członków i kilku Polaków, organizowało cykliczne wystawy sztuki. Tradycją było losowanie obrazów zakupionych przez towarzystwo na ten cel. W 1880 roku pokazano ponad 300 obrazów, dwa lata później ponad 250 prac. Prasa utyskiwała, że reklama wystawy była nie dość dobra. Tu cytat. Postępuje zarząd mylnie i przeciw interesowi powierzonej mu sprawy, że ogłoszenia swoje, to jest anonsy o tych wystawach, ogranicza na same pisma niemieckie. Polacy się nie wpraszają. My też, podnosząc to tutaj z praktycznych względów, nie czynimy z tego kwestii zasadniczej. Ale jesteśmy przekonani, że uwzględnienie tej okoliczności, iż publiczność polska interesująca się sztuką czyta pisma polskie, miejscowych niemieckich zaś wcale, mówimy o okolicy, wyszłoby Towarzystwu Sztuk Pięknych na dobre. Odbywały się w mieście ekspozycje dzieł rangi europejskiej, warto o tym wiedzieć. Jak w listopadzie 1881 roku, kiedy przez kilka dni zaledwie torunianie podziwiali sławny cykl obrazów Hansa Makarta Pięć Zmysłów, cykl z lat 70. XIX wieku. Makart, akademik wiedeński, malarz, grafik, projektant, wywierał wpływ na teatr, operę, modę. Był znanym artystą. Tu cytat. Kroczącemu od sukcesu do sukcesu artyście szybko przestała wystarczać sława malarza. On postanowił kształtować kompleksowo estetykę Wiedeńczyków, być kimś takim jak dziś Philip Stark pospołu z Frankiem Gehrym,
Lady Gagą i Kevinem Kleinem. Projektował więc fasady pałaców i ubiory, decydował o tym, jakie meble powinny znaleźć się w salonie, jakie kolory preferować, czym się zachwycać, a co pogardliwie odrzucać. Makart powrócił do toruńskiego ratusza w grudniu 1890 roku. Tutaj kilka przykładowo prac jego autorstwa. Kiedy pokazano tu ostatnie jego dzieło pod tytułem Wiosna z 1884 roku. Po śmierci Makarta w jednym z warszawskich pism tak pisano o artyście. W pojmowaniu sztuki Makart był na wskroś poganinem i czcicielem zmysłowości, jak gdyby się urodził i wychował w atmosferze wieku Peryklesa. Za Napoleona III salon paryski wstydził się przyjąć do swych komnat jego zarazy. Ale świat zna tylko srom słów, pędzlom i dłutom nagość przebacza. To też Makarta nie wyświęcono jak Zolę. Owszem, w najarystokratyczniejszych salonach lubowano się jego ciałami, do których podobno nawet wielkie damy dostarczały modelów. Zresztą talent przełamywał skrupuły. Kąpiąc się zaś sam w rozkoszach życia, umiał artysta je malować. Gdyby mu losy włożyły do ręki pióro, byłby ogłoszonym za cynicznego rozpustnika. Pędzlem pozyskiwał miano wirtuoza barw. Koniec cytatu. Kontakt ze sztuką europejską, z europejskiej klasy, mieli torunianie także w 1889 roku, choć były to obrazy, jak to nazwano, brzydkie moralnie. Profesor Gustav Greff z Berlina w sali hotelu muzeum pokazał słynne obrazy Bajka w pogoni za fantazją, cztery elementy, apoteoza pary cesarskiej i leśny skrzat. Do obejrzenia przez kilka dni, ale za to przez 12 godzin dziennie. Gustav Greff specjalizował się w malarstwie portretowym i historycznym. Studiował na Akademii w Düsseldorfie, później w Monachium i ośrodkach europejskich w Antwerpii, w Paryżu, także we Włoszech. Był członkiem Pruskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tym większy był wstyd, kiedy aresztowano go w 1885 roku za rzekome wykorzystywanie nieletniego modela i krzywoprzysięstwo. Ostatecznie został uniewinniony, jednak artystyczno-moralny skandal odbił się echem w środowisku nie tylko berlińskiej bohemy. Pisała o tym nawet gazeta toruńska, proszę Państwa. To cytat. Słynny i powszechnie w Niemczech poważany artysta, profesor Greff, ojciec trojga dorosłych dzieci, dawniej portrecista, dziś jest malarzem brzydkich obrazów, do których malowania posługiwał się jakąś modelistką, niejaką Bertą Rother oraz jej siostrą. Miał nawet klucz do mieszkania Rotherów, która w czasie procesu okazała się moralnie upadłą i znikczemniałą. Siostry Rother uwikłane były w proces o krzywoprzysięstwo, a profesor o namawianie Berty do tej zbrodni. Powodem do krzywoprzysięstwa było pytanie, czy pomiędzy modelem a profesorem istniały pewne stosunki, czy nie. W przebiegu procesu wyszły na jaw rzeczy rzucające nadzwyczaj smutne światło tak na świat artystyczny berliński, jako też na poglądy i zapatrywania tzw. sfer berlińskich. Panna Berta Rother kosztowała profesora Greffa 36 tysięcy marek, a obrazy przezeń malowane według tego modelu były tak moralnie brzydkie, że gdy się zdecydowano jeden z nich przedstawić sędziom, musiano użyć wszystkich środków ostrożności, aby go nie pokazać ciekawym widzom. Profesor Greff, mimo najoczywistszych dowodów, jakie świadczyły przeciw niemu, zarzekał się, iż tylko idealne cele sztuki miał zawsze na oku. I sędziowie przysięgli uznali te powody za słuszne, bo wszystkich obwinionych uwolnili. I tak dalej, to pokazuje tę sferę obyczajową i relacje artysty i modela, czy modelki. Ile w tym prawdy, to inna kwestia. I wracając do Torunia, proszę Państwa, portret tytułowego bohatera, Karla Bonata, czyli właściwie infoportret, bo nie będzie to oczywiście podobizna fotograficzna czy malarska, będzie to portret poskładany skrupulatnie z faktów i dzieł starych i nowo odkrytych. Bonat urodził się w 1871 roku w Szczecinie, do Torunia przybył w 1898 roku z Bydgoszczy. Miał czworo dzieci, kilkakrotnie zmieniał miejsce zamieszkania, był sekretarzem cechu fotografów, członkiem Stowarzyszenia Niemieckich Oficerów i Urzędników. W 1920 roku cała rodzina wyjechała do Berlina. Po przyjeździe do Torunia Karl uruchomił atelier przy ulicy Prostej 2 w domu piekarza Kurowskiego
o fotograficzno-kinowej tradycji. W tym domu także zamieszkał. Drugi zakład działał przy poligonie na Lewobrzeżu, tutaj także Kartę Centrale, czyli wydawnictwo, jego wydawnictwo kart pocztowych. Odnalezione dokumenty wskazują, że nowy lokal na Lewobrzeżu zaplanował w 1911 roku prośbę o pozwolenie na budowę atelier i fabryki pocztówek. Bonat skierował do burmistrza Podgórza Oskara Kinbauma już w styczniu roku 1910. Inne dane z kolei sugerują, że nowe podgórskie atelier uruchomił dopiero w roku 1914. Był to drugi na Lewobrzeżu zakład Bonata. Także jego konkurent Aleksander Jacobi miał przy poligonie dwa zakłady, to znaczy atelier funkcjonujące pod marką Jacobiego, prowadzone później przez jego syna. Aleksander Jacobi, przedstawiciel znanej rodziny mistrzów fotografii, prowadził zakłady w Toruniu, Chełmie, Inowrocławiu, Poznaniu, a już po jego śmierci w 1894 roku firmę prowadził pod nazwą Atelier Aleksander Jacobi, jego syn, na Lewobrzeżu przy poligonie. Obok hotelu Kaiserhof Park przy ulicy Okulnej i przy ulicy Parkowej 10. Wracając do Bonata. Stopień szczegółowości tego szkicu topograficznego, który widzicie Państwo na ilustracji, no takiego mocno szkicowo-odręcznego, szkicu topograficznego planowanego zakładu, nie ułatwia odpowiedzi na pytanie o dokładny adres. Zaznaczono tutaj tylko drogi do Piasków i do Podgórza, do magistratu. Z pism Bonata do magistratu z kolei, magistratu Podgórza, wynika, że atelier miało powstać nieopodal zakładu Goli Brody, czyli barbiera, przy dzisiejszej ulicy Inowrocławskiej, krzyżującej się z drogą do fortu Ulricha von Jungingena, czyli dzisiejszego fortu 12. Przekładając to na dzisiejszą topografię, na osi dzisiejszej ulicy Drzymały w okolicy ronda Jacka Kuronia. Nowy budynek miał mieć szerokość 23 metrów, napis Grafische Kunstanstalt Karl Bonat oraz panoplia w zwieńczeniu i tak to na tym szkicu wyglądało. Natomiast po zrealizowaniu fragment pocztówki ukazujący ten właśnie budynek, nieistniejący oczywiście krótko przed I wojną światową. Starszy lokal Bonata, starsze atelier, funkcjonowało naprzeciwko siedziby 15 Pułku Artylerii Pieszej, czyli u wylotu ulicy 63 Pułku Piechoty, posługując się dzisiejszym nazewnictwem, o czym informuje m.in. plansza reklamowa zachowana w Archiwum Państwowym w Toruniu. Topograficzne odniesienie stanowi przywołany na tej planszy hotel Deutsches Haus. Problem w tym, że wciąż nie znamy adresu tego hotelu. Wiadomo, że przy granicy poligonu funkcjonowały w tym okresie dwa hotele, oba przy ulicy Okulnej, troszeczkę dalej, w innym miejscu, czyli Hohenzollern Park i wspomniany Kaiserhof Park, jednak one nazwy nie zmieniały. Warto zapamiętać tutaj to atelier, budynek nieistniejący, tak to wyglądało, w tym miejscu pracował Karl Bonat. Ten zakład przy poligonie polecał m.in. zdjęcia na tle baraków i armat, wykonywane w atelier, proszę Państwa, na takim właśnie specjalnie przygotowanym tle. Stąd tutaj strzałka ukazująca, zwracająca uwagę na to poligonowe tło w atelier. Oferował też powiększenia, a także usługi fabryki ram. Był to zakład elektryczny prowadzony przez koncesjonowanego fotografa Twierdzy Toruń. No tutaj ta licencja na pocztówki z poligonu. Z filiami właśnie tu przy poligonie oraz w Świnoujściu. Tam również Bonat miał zakład. Z działalnością w Podgórzu wiąże się skandal, czy skandalik obyczajowy. Warto o tym powiedzieć, bo to wymowny obrazek z życia cywilnego i z życia cywilów i wojskowych, z życia codziennego. Bonat w celu pozyskiwania klientów wysyłał do garnizonu swego ucznia Hasa, aby ten się spoufalał z żołnierzami, namawiał ich do przyjścia do atelier, ale też takimi metodami jak wspólne picie alkoholu i palenie tytoniu, gdzie ta moc perswazyjna była większa.
Według pozostałych trzech uczniów Bonata, Hasowi, który nie był w zakładzie niezbędny, spodobało się aż nazbyt takie rozrywkowe zajęcie. Kiedy Hasa wyrzucono z terenu wojskowego i ów niecny proceder pozyskiwania klientów wyszedł na światło dzienne, oburzyli się przedstawiciele władz cechu fotografów. Starszy cechu Heinrich Gerdom wniósł do władz, do rejencji w Kwidzynie, o karne postępowanie w stosunku do Bonata, a dla Hasa o 6 miesięcy ograniczenia działalności i dodatkowego obowiązkowego stażu. Jakie zdjęcia powstawały w atelier Bonata? Tutaj kilka przykładów, proszę Państwa, z kolekcji Jana Kątka, wspomnianej kolekcji starych fotografii. Piękne zdjęcia tutaj akurat damy, czasami takie zdjęcia kilku pokoleń, piękne zdjęcia małżeńskie, rodzin z dziećmi, tak jak tutaj to środkowe. Te zdjęcia to też przyczynek do historii mody oczywiście. Szczególnie piękne zdjęcia dzieci, takie przemawiające do dzisiejszego odbiorcy, szczególnie mocno sądzę. Tak jak tutaj te fotografie, a to też pokazuje, jak ten kanon czy sposób fotograficznego portretowania dzieci zmienił się w ciągu stulecia. Również i moda dziecięca. Również zdjęcia z uroczystości, czy takie zdjęcia świąteczne i reprezentacyjne, portretowe oczywiście. Toruńskie interesy Bonata funkcjonowały w kilku lokalizacjach. Pierwsze atelier, jak wspomniałam, przy ulicy Prostej 2, kolejne przy ulicy Mickiewicza 86, tutaj wykadrowany fragment pocztówki z dostrzeżoną witryną tegoż atelier, stąd strzałeczka. Otwartość Karla na potrzeby klientów i zapewne rynkowy instynkt spowodowały wprowadzenie zdjęć nocnych, a niebawem właśnie też otwarcie filii na bydgoskim przedmieściu. Bonat przejął tamtejsze atelier Für Portrait and Fotografie Bruno Adama, który jeszcze w 1911 roku polecał zdjęcia malarstwa, rzemiosła, przemysłu, sportowe, rodzinne i stowarzyszeń. Był specjalistą w fotografowaniu dzieci, czyli kontynuacja działalności w tym samym miejscu. Od 1914 roku atelier w samym centrum, przy ulicy Szerokiej 2, wejście od Strumykowej. Tutaj także pracowało wydawnictwo pocztówek. W kamienicy tej, stanowiącej swego rodzaju centrum usług i rzemiosła, m.in. zegarmistrzów i złotników, miał lokal większy niż dotąd. I tutaj, proszę Państwa, druga część tej pocztówki, która uwieczniała również atelier na Lewobrzeżu, kamienica narożna, szeroka, strumykowa, z reklamą, szyldem Bonata i witryną. Nazwy firmy zmieniały się kilkakrotnie. Zwracam tutaj uwagę na odniesienia w nazwach do malarstwa, grafiki i sztuki. No, pojawia się też, oprócz oczywiście fotografii, pojawia się malarstwo, grafika czy fotokunst, generalnie sztuka. Informacji na temat nazw i jej adresów, nazw firmy i jej adresów dostarczają m.in. odwrocia fotografii. Tekturki często zawierają również znaki firmowe na awersie, w partii awersu. Tutaj kilka przykładów. Czym trudnił się Bonat? W 1899 roku, rok po założeniu zakładu, reklamował jako nowość wykonywanie relief fotografii według patentu Eliasza Sztumana, począwszy od mikroformatu na broszki, szpilki ozdobne i inne elementy biżuterii, aż po wielkość naturalną. Reliefy na porcelanie, marmurze i galwanoplastyczne miały być złocone i barwnie malowane. Polecał brązowe portrety odlewane, według fotografii być może, i na porcelanie, do zastosowania na pomniki nagrobne i do mauzoleów. Atelier Bonata cieszyło się uznaniem za portrety i pierwszorzędne wykonanie, powiększenia, obrazy w oleju, pastelowe i akwarelowe, najlepsze referencje za obrazy i portrety bezpośrednio na płótnie, olejne, pastelowe i akwarelowe. Malarstwo i portrety były specjalnością atelier od pierwszych lat XX wieku. Portrety wykonywał według fotografii lub też na posiedzeniu, na miejscu, pobierając honorarium w wysokości co najmniej 60 marek. Karl Bonat nie tylko malował na zamówienie, ale też wystawiał publicznie swoje prace. To ciekawa informacja.
Na miejscowej wystawie sztuki w październiku 1901 roku w Miejskiej Szkole dla Dziewcząt pokazał trzy prace w dziale drugim. Były to akwarela głowa dziecka, portret damy techniką olejną z akwarelą oraz studium głowy starszego mężczyzny. Niestety nie znamy wizerunków tych prac. Prace nie były przeznaczone do sprzedaży, jak niektóre z wystawionych dzieł. Ekspozycja ta obejmowała działy. Pierwszy – malarstwo olejne, 176 prac. Dział drugi – grafika, rysunki i akwarele, także witraże, tu 55 pozycji. Dział trzeci – rzeźba, zaledwie 7 obiektów. Dział czwarty – wyroby rzemiosła, 26 pozycji. W dziale pierwszym były zarówno współczesne obrazy olejne, m.in. twórców z Torunia, także i pań, jak i malowidła dawne, zabytkowe, m.in. portret Nikolausa Hibnera z 1644 roku, pędzla Bartłomieja Sztrobla, obecnie eksponowany w Ratuszu Staromiejskim w muzeum. Zakład Karla prowadził sprzedaż ram, aparatów fotograficznych, akcesoriów, artykułów i materiałów dla fotografów. Wywoływano tutaj filmy, wykonywano kopie dla amatorów. W 1903 roku atelier zyskało nagrodę na Światowej Wystawie Fotografii i Grafiki w Moguncji, którą to informację umieszczano na firmowych tekturkach, tak zwyczajowo. Tak to mistrz zawsze się chwalił. Bonat chwalił się też wyróżnieniami na wystawach w Monachium, w Tylży, na wystawie rzemiosła w Olsztynie. To akurat 1910 rok, kiedy powstał portret Kerstena, o którym mówimy. Kolejną nowość w atelier Bonata w 1913 roku stanowiły pocztówki, teraz wykonywane podług każdego zdjęcia na życzenie klienta. Bonat pocztówki wydawał od lat już wcześniej, jak wspominałam. Tutaj akurat kilka widoków ze Świnoujścia, ponieważ tam również miał filię, to pokrewieństwo z Cepelinem, pokrewieństwo z Toruniem, miastem wojskowym, dlatego akurat ten widok też między innymi. Bonat wydawał pocztówki wcześniej, tutaj dwa wybrane przykłady, tych wzorów było znacznie więcej. Miał też koncesję na wydawanie kart z widokami z poligonu. Polski ciąg dalszy niemieckiego atelier mistrza Bonata, czyli po 1920 roku, to historia fotografa Hermana Spychalskiego. U schyłku 1921 roku i w kolejnym roku w domu narożnym przy Szerokiej i Strumykowej notowany był właśnie zakład Spychalskiego, który polecał portrety, zdjęcia grupowe, kartki pocztowe, a szczególnie zdjęcia dzieci. O Spychalskim pisała Anna Zglińska, która początek aktywności mistrza określiła na październik 1922 roku. Faktycznie nastąpił on nieco wcześniej, u schyłku roku 1921. Polski ciąg dalszy, bo po powrocie Torunia do niepodległej Polski, ale ze względu na przynależność Spychalskiego, do niedawna trudny do narodowego określenia. Dość powiedzieć, że w czasach pruskich Spychalski mienił się Hermanem po niemiecku przez 2R i 2N, po 1920 roku po polsku Hermanem, aby we wrześniu 1939 roku powrócić do niemieckiej pisowni imienia. Nazwisko było w brzmieniu polskie, no tym niemniej narodowość to inna kwestia. Często używał tylko inicjału imienia. Skoro zajmują nas dzieje toruńskiej fotografii, warto uzupełnić też wątek dotyczący Spychalskiego. Pisałam o tym odrobinę, kilka faktów w nowościach w roku 2017, już po konferencji. Spychalski urodził się w 1887 roku w Nowym Tomyślu. Do Torunia wraz z rodziną przyjechał w marcu 1920 roku. No, przypomnę, że kilka miesięcy później z Torunia wyjechał Karl Bonat. Ale zakład Spychalski uruchomił dopiero u schyłku roku 1921. W kwestii kwalifikacji był mistrzem cechu fotografów, w starszym cechu od roku 1925, także w okresie okupacji. Niemieckie uprawnienia zawodowe uzyskał w kwietniu roku 1940. W czerwcu tego roku otrzymał zezwolenie na otwarcie zakładu przy ulicy Różanej 1, mieszkał wówczas przy Szerokiej 2. W
1943 roku zamierzał połączyć oba interesy, to jest atelier przy Różanej oraz fotohandel przy ulicy Szerokiej. Ostatni ślad Spychalskiego Anna Zglińska odnalazła w 1943 roku. Jest i trop późniejszy, z kwietnia roku 1944, kiedy pracował w atelier Herty Magas, Reichsdeutsch Herty Magas przy ulicy Łaziennej 28, a latem był to już jego zakład, fotolaboratorium przy Łaziennej 28 Hermana Spychalskiego. Tak czy inaczej, bezsporne jest, że Herman Spychalski był cenionym mistrzem obiektywu zarówno w okresie pruskim, jak i polskim oraz podczas okupacji hitlerowskiej. Często fotografował uroczystości miejskie i państwowe, przedstawicieli władzy, wojsko i wojskowych, ale też Toruń. Jego prace to ważne dla dziejów miasta dokumenty. Powróćmy, proszę Państwa, do malarstwa w koniunkcji z fotografią na finał. Otwarte pozostaje pytanie, czy portret burmistrza Georga Kerstena, wykonany pośmiertnie, co trzeba podkreślić, jest nierozpoznanym toruńskim przykładem dzieła malarskiego wspomaganego fotografią. Gdyby potwierdziły to szczegółowe badania, byłaby to informacja ważna dla historii obu toruńskich sztuk oraz ich wzajemnych relacji, tym bardziej, że nasza wiedza o związkach malarstwa i fotografii w XIX i na początku XX wieku wciąż pozostaje niedostateczna. Podmalowane fotografie czy prace malarskie wspomagane fotografią funkcjonują na rynku sztuki i w muzeach często nierozpoznane. Są uważane za oryginalne prace malarskie, co nie oznacza jednak, że to ich twórcy mieli niecne intencje. To zwykle nasza niewiedza sprawia, że kompozycje z fotograficznym wspomaganiem, prostsze w wykonaniu, więc tańsze, powstające jako rodzaj sztuki powszechnie czy powszechniej dostępnej, dziś uznajemy za pełnowartościowe malarstwo. Mieczysław Morka, jeden z nielicznych historyków sztuki zajmujących się problematyką koniunkcji malarstwa i fotografii, od lat postuluje, aby kursy historii sztuki uzupełnić o historię fotografii, nie zapominając rzecz jasna o zdobywaniu niezbędnego doświadczenia zabytkoznawczego. Trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić, wszak widzimy to, co wiemy. I dziś na portret burmistrza Georga Kerstena ze zbiorów muzealnych spojrzymy inaczej, widząc w nim nie tylko zabytek malarstwa toruńskiego, ale również fragment historii fotografii Torunia. Dziękuję bardzo za uwagę.